gdybym ja miał romans z waszą sąsiadką, z naszą sąsiadką, czy my jesteśmy gotowi jako Kościół na to, że jakiś ksiądz wyszedłby i powiedziałby: słuchajcie, mam dziecko. I oni mają od państwa żydowskiego płacone za to, żeby zajmować się rozważaniem słowa, ale najpierw idziemy do Jezusa. Panie Jezu Chryste, przychodzimy do Ciebie, aby w ten dzień, w którym wielu spośród nas pod filmikiem wpisuje intencje, sprawy, troski, zmartwienia, problemy, dziękczynienia, radości, uwielbienia, aby pod tym filmikiem dzisiaj także podziękować za dzieła Fundacji SMS z Nieba i Szkoły Ewangelizacji, które dane jest mi prowadzić. Ja, Panie, chcę, abyś królował w naszych sercach, abyś nas przemienił jako jedyny Zbawiciel i Pan, bo Ciebie zapraszam do każdej z tych spraw w mocy Twojego Ducha. A dzisiaj w 346 punkcie Katechizmu Kościoła Katolickiego czytamy: Bóg nadał stworzeniu postawę i prawa, które pozostawiają trwałe, na których wierzący będzie mógł oprzeć się z ufnością i które będą dla niego znakiem i rękojmą niezachwianej wierności przymierza Bożego. Człowiek ze swej strony powinien pozostać wierny tej postawie i szanować prawa, które Stwórca wpisał w swoje dzieło. Panie, jak się nam to będzie bardzo dzisiaj z tego katechizmu wiązało z rozważaniem, które mamy na dziś. Działaj w nas, Panie. Amen. Posłuchajmy słowa. I przychodzą saduceusze do Niego, którzy mówią, że zmartwychwstania nie ma, i pytali Go, mówiąc: nauczycielu, Mojżesz napisał nam, że gdyby czyjś brat umarł i pozostawił żonę i nie wydał dziecka, aby wziął brat jego żonę i wzbudził potomstwo bratu jego, 7 było braci i pierwszy wziął żonę i umierając nie wydał potomstwa, i drugi wziął ją i umarł i nie pozostawiwszy potomstwa, i trzeci tak samo, i 7 nie wydali potomstwa. Na końcu wszystkich kobieta umarła i w zmartwychwstaniu, kiedy powstaną, kogo z nich będzie żoną? Bowiem 7 miało ją jako żonę. Rzekł do nich Jezus: czyż nie przez to błąkacie się, nie znając pism ani mocy Boga? Kiedy bowiem z martwych powstaną, ani poślubiają, ani są poślubiane, ale jak zwiastunowie w niebiosach. O zaś martwych, że się podnoszą, a nie odczytaliście w Księdze Mojżesza o Jerzynie, jak powiedział mu Bóg, mówiąc: ja Bóg Abrahama i Bóg Izaaka i Bóg Jakuba, nie jest Bóg martwych, ale żyjących. Wiele błąkacie się. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Słowa Pana Jezusa są w ciekawym kontekście. Wiele błąkacie się, do nas wprost wypowiedziane, bo trzeba je także przyjmować w kontekście własnego życia. I myślę, że tak jest, że w wielu sprawach wiele rzeczy, które robimy, to są rzeczy, których kompletnie nie chce Pan Jezus, i wiele błąkamy się, jakby zapominając czy nie rozważając słów Pana i nie wiedząc, czego On tak naprawdę od nas oczekuje. No, muszę Wam powiedzieć, że bardzo to przeżyłem, kiedy w Jerozolimie zobaczyłem, że 10 tysięcy Żydów zajmuje się, tych radykalnych Żydów, space'ami w swoich kapelusikach, w ogromnych płaszczach, filakterii i tak dalej. I oni zajmują się tylko jednym. Oni mają od państwa żydowskiego płacone za to, żeby zajmować się rozważaniem słowa, żeby podtrzymywać tą religię, ich religię. Oczywiście dla nich posiadanie dzieci, im większa ilość dzieci, tym większe błogosławieństwo, więc idą czasem te rodziny, mąż, żona i 12 dzieci. Ale jakby ten akcent na rozważanie i poznawanie Pana. No, Ozeasz o tym pisze, że jakby lud umiera z powodu głodu, ale to nie jest głód fizyczny, to jest głód Pana, głód Jego słowa, głód Jego mądrości, Jego nauki.
No i to jest potwornie wielki problem, bo Jezus, do Jezusa przychodzą i Jezus im musi udzielać podstawowych informacji, no, informacji dotyczących tego chociażby, jak to będzie tam w kontekście żenić się, a nie żenić się, wychodzić za mąż, a nie wychodzić za mąż. No zupełnie inna rzeczywistość, jakby nie pojmują tego w wielu sprawach, z którymi no, jakby przychodzą do tego, który ma odpowiedzi. No myślę, że dobre i piękne jest to, że jest to nas niesamowicie jakoś tam inicjujące w nas pragnienie, jak niektórzy mówią z tej Ewangelii, żeby w ogóle do Jezusa przychodzić, że Jezus jednak nie gardzi pytaniami, nawet pytaniami, na które sam pokazuje, że oni jednak powinni znać odpowiedź, no bo Pisma Święte czytali. Ale wiecie, mi się to łączy z tym dzisiejszym pierwszym czytaniem. I oczywiście w tym pierwszym czytaniu jest też mowa świętego Pawła, aby rozpalił sobie na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk. To jest do Tymoteusza. No, ten fragment pokazuje, że charyzmat można zgasić, że on może, że jakiś dar może zgasnąć. Na przykład pamiętam, jak w życiu seminaryjnym mówiono nam bardzo mocno, że to, że Kościół nas błogosławi na drogę w kluczu udzielenia nam władzy święceń, to wcale nie oznacza, że my nie będziemy przeżywać kryzysów. To, że Kościół nam błogosławi, wcale nie oznacza, że wszyscy wytrwają w byciu księdzem. To, że Kościół nam błogosławi, wcale nie oznacza, że jeżeli ktoś odejdzie, to nie miał powołania. Oczywiście większość moich kolegów tłumaczy to w taki sposób bardzo jasny, bardzo pokorny. Nie wytrzymałem, nie dałem rady. No po prostu popełniłem błąd. I w związku z tym błędem no, muszę odejść, bo nie mogę tak żyć, nie? Nie mogę tak żyć. Natomiast mają świadomość tego, że porzucili Boga, porzucili powołanie, porzucili no, konkretne wymagania, którym nie sprostali. Większość z nich mówi, gdzieś był jakieś pęknięcie, zabrakło modlitwy, zabrakło relacji z Jezusem. To chcę dzisiaj wam pokazać w ogóle w kontekście takich trudnych tematów jedną z rzeczy, którą zaszokowała mnie postawa pewnego ojca. Pewnego, nie będę mówił co, gdzie, jak, skoro tyle osób podchodzi, to jakby myślę, że to bardzo jasno otworzy nas na pewne pytania. Ja nie chcę tutaj formułować gotowych odpowiedzi, ale jest to niesamowicie mocne słowo ojca, do którego syn przyjechał i powiedział, że no, stało się to, co się stało. Związał się z kobietą, poszli razem do łóżka, jest tego dziecko, no, on rzuca kapłaństwo. No, i będzie wychowywał to dziecko. I ojciec tego chłopaka, tego księdza, mówi: synu, mówi, co ty zrobiłeś, nie? No więc ten myślał, że chodzi o to, że spłodził dziecko, a ten mówi: no nie, nie o to mi chodzi. Ty porzuciłeś swoje powołanie. I ten mój kolega mówi: no ale tato, jak sobie to wyobrażasz, że to jestem księdzem i to, że upadłem, ja nie będę miał odwagi spojrzeć ludziom w oczy. A ten ojciec mówi: synu, ale gdybym ja miał romans z waszą sąsiadką, z naszą sąsiadką i nawet miał dziecko, to ja mam całą naszą rodzinę, dzieci, mamę zostawić dla niej, dlatego że zbłądziłem. Stawiam to oczywiście taki trochę kij w mrowisko, bo kiedy zacząłem nad tym się zastanawiać i pomyślałem sobie, że czy my jesteśmy gotowi jako Kościół na to, że jakiś ksiądz wyszedłby i powiedziałby: słuchajcie, mam dziecko, zbłądziłem. Czy my jesteśmy w stanie i gotowi jesteśmy powiedzieć: tak, to bądź proboszczem dalej. Szok, co? To jest dzisiaj do refleksji, może bez odpowiedzi na pytania, w kontekście tego, co wcześniej powiedziałem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy. Jak Bóg da, do zobaczenia jutro.